Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Ciąg dalszy, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Przestrzegaj Jego przykazań, wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Przypowieści 12, werset 13-14. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Mateusz 22, werset 37-40. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Druga Mojżeszowa 20, werset 2-3. Cokolwiek pielęgnujemy, jeśli skłania nas do zmniejszenia miłości ku Bogu lub jest przeszkodą w należnej Mu służbie, czynimy to Bogiem. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. 1 Jana 5,21. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Druga Mojżeszowa 24-6. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Druga Mojżeszowa 27. To przykazanie nie tylko zakazuje fałszywego przysięgania i pospolitego zaklinania się, lecz zakazuje nam używania imienia Boga w beztroski i bezmyślny sposób. Lekkomyślnie wspominając Boga w zwykłej rozmowie, wzywając Go w błahych sprawach, powtarzając często i bezmyślnie Jego imię, zniesławiamy Go. Modlitwa w imieniu Chrystusa wiele znaczy. Oznacza, że mamy przyjąć Jego charakter, objawiać Jego ducha i czynić Jego dzieła. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Druga Mojżeszowa 20, werset 8-11. Bóg dał ludziom 6 dni, w których mają pracować i wymaga, aby ich praca była wykonana w 6 dniach roboczych. Czyny niezbędne i akty miłosierdzia są w sabat dozwolone. Chorzy i cierpiący mają być nieustannie pielęgnowani, jednak zbędna praca ma być całkowicie wykluczona. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i Syn Człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który szczerze swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Izajasz 56:2. Wśród nas, którzy twierdzimy, że zachowujemy święty Boży dzień odpoczynku, istnieje potrzeba reformy sabatu. Niektórzy w sabat omawiają sprawy i układają plany związane ze swoim biznesem. Bóg patrzy to w taki sam sposób, jak gdyby byli oni zaangażowani w realne załatwianie interesów zawodowych. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w swoim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą,
a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz Go, nie odbywając z Nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Izajasz 58:13-14. Powinniśmy zazdrośnie szczec ran sabatu. Pamiętaj, że każda chwila jest poświęconym świętym czasem. Jednak, aby zachować sabat w świętości, ludzie sami muszą być świętymi. Muszą stać się przez wiarę uczestnikami sprawiedliwości Chrystusa. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Druga Mojżeszowa 20:12. Piąte przykazanie wymaga od dzieci nie tylko poszanowania uległości i posłuszeństwa rodzicom, lecz również miłości, czułości, ulżenia w ich troskach, aby szczec ich dobrego imienia oraz przychodzić z pomocą i pocieszeniem w latach starości. Ono również nakazuje szacunek dla kaznodziejów, przywódców i wszystkich, którym Bóg powierzył władzę. Nie zabijaj. Druga Mojżeszowa 10:13. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. 1 Jana 3:15. Wszelkie akty bezprawia mogące przyczynić się do skrócenia życia, duch nienawiści i zemsty czy pobłażanie jakiejkolwiek namiętności, która czyni krzywdę innym lub nawet sprawia, że źle im życzymy, samolubne zaniedbanie troski o potrzebujących i cierpiących, wszelkie pobłażanie samemu sobie czy zbyteczne wyrzeczenie lub nadmierna praca, która szkodzi zdrowiu, wszystko to w większym lub mniejszym stopniu jest pogwałceniem szóstego przykazania. Nie cudzołóż. Druga Mojżeszowa 20:14. To przykazanie zakazuje nie tylko nieczystych czynów, ale także zmysłowych myśli i pragnień oraz jakiejkolwiek praktyki, które je wywołują. Czystość jest wymagana nie tylko w życiu zewnętrznym, ale także w ukrytych zamiarach i uczuciach serca. Chrystus, który uczył o dalekosiężnej obligacji prawa Bożego, oświadczył, że zła myśl czy spojrzenie jest tak samo grzechem, jak nieprawny czyn. Jeśli mamy nie popełniać grzechu, musimy go unikać od samego początku. Każde uczucie i pragnienie musi być podporządkowane rozumowi i sumieniu. Każda nieuświęcona myśl musi być natychmiast odrzucona. Nieczyste myśli nie muszą być wyrażone słowem lub czynem, aby zrealizować grzech i doprowadzić duszę do potępienia. Nie kradnij. Druga Mojżeszowa 20:15. Ósme przykazanie potępia porywanie ludzi i handel niewolnikami oraz zakazuje zaborczych wojen. Potępia kradzież i rabunek. Wymaga bezwzględnej uczciwości w najdrobniejszych detalach życiowych spraw. Zakazuje oszukiwania w handlu i wymaga płacenia należnego wynagrodzenia i spłacania długów. Głosi, że każda próba wykorzystania czyjejś niewiedzy, słabości czy nieszczęścia jest zapisana w księgach niebieskich jako oszustwo. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Druga Mojżeszowa 20:16. Jakiekolwiek oszczerstwo, obmowa, wszelka próba lub zamiar oszukania bliźniego objęte są tym przykazaniem. Już zamiar oszukania sam w sobie stanowi oszustwo. Fałsz może być wyrażony przez spojrzenie, ruch ręki lub wyraz twarzy równie skutecznie jak przy pomocy słów. Wszelka rozmyślna przesada, każda aluzja czy niedomówienie, które mają wywołać błędne lub przesadne wrażenie, a nawet stwierdzenie faktów w sposób, który może wprowadzić w błąd, są kłamstwem. To przykazanie zakazuje jakichkolwiek prób szkodzenia reputacji bliźniego przez wprowadzenie w błąd lub szerzenie fałszywych domysłów, oszczerstwo czy rozpowiadanie plotek.
Nawet celowe ukrycie prawdy, które w rezultacie może zaszkodzić innym lub pogwałceniem dziewiątego przykazania. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. 1 Piotra 2,1. Niechaj więc wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Mateusz 5,37. Słowa te potępiają wszelkie nic nieznaczące powiedzenia i wyrazy uzupełniające, które graniczą z nieprzyzwoitością. Potępiają również bałamutne komplementy, uchylanie się od mówienia prawdy, pochlebstwa, przesadę, wprowadzenia w błąd w handlu, powszechnie przyjęte w społeczeństwie i w świecie biznesu. Uczą, że nikt, kto próbuje ukazać się tym, kim i faktycznie nie jest, lub kogo słowo nie przekazują rzeczywistej intencji jego serca, nie może być nazwany prawdomównym. Wszystko, cokolwiek chrześcijanie czynią, winno być tak przejrzyste, tak jak blask słońca. Prawda pochodzi od Boga. Zwiedzenie w każdej z jego tysięcy form pochodzi od szatana i każdy, kto w jakikolwiek sposób odbiega od prostej linii prawdy, oszukuje samego siebie, poddając się mocy złego. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 2 Mojżeszowa 20:17. 10. przykazanie godzi w sam korzeń wszelkich grzechów, zakazując grzesznego pożądania, które jest źródłem grzesznego czynu. Życie dla siebie oznacza śmierć. Chciwość, pożądanie pożytku dla własnej korzyści odcina duszę od źródła życia. W duchu szatana bierzemy, czerpiemy dla siebie, w duchu Chrystusa dajemy, poświęcamy się dla dobra innych. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza i wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Rzymian 13:9-10. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim. Słyszeliście, że powiedziano: nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Powiedziano też: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by ją opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano brzotkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Dziękuję.